Witam Państwa bardzo serdecznie. W drugiej części zagrajmy w Pszczółka Maja Wielka Burza. Orety, pada i pada, a Gucia jeszcze nie znalazł czapki. Nigdy nie byłem taki czysty. Bardzo przynajmniej się przekonaliśmy, że nie jesteśmy z cukru. Ani z piernika. Dokąd poniosło tę czapkę? Musiała wylądować gdzieś tutaj. Dobrze, może jest w tej dziupli. No nic, pora zajrzeć do tej dziury. Patrz, Maju, tu jest dziura! Ale głęboka ta dziura. Ała, moja głowa, moja biedna głowa, ach, i moje czułki. Na imię mam Karol. Stało ci się coś, Guciu? Nie, wszystko w porządku. Zaraz się stąd wygramolę. Tylko jak? O, to będzie trudniejsze niż przypuszczasz. Jesteśmy w labiryncie, a ja się właśnie zgubiłem. To pech. Musimy jak najszybciej znaleźć wyjście. Nie, Gucio i Karol utknęli w labiryncie. Musisz im pomóc znaleźć wyjście. Za pomocą myszki wyprowadź Gucia i Karola z labiryntu. Zawsze klikaj na najbliższym rogu. Tutaj jest wyjście. Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnie czy trudne? Kliknij na jednej z biedronek. Ja chcę łatwe. Ciekawe, jak szybko uda ci się wyprowadzić ich z labiryntu? Dzięki pomocy tym żółtym kamieniom. Hurra, jesteście! Udało wam się wyjść! Hurra, nareszcie na wolności! Dzięki, Guciu. Bardzo mi pomogłeś. Och, nie ma za co. To ja uciekam. Muszę dojść do siebie. No to cześć. Zaczekaj. Jeśli w swych wędrówkach natkniesz się na zgubioną czapkę, koniecznie daj mi znać. Jasne, że dam. Jestem zmęczony i głodny. Teraz myśli o spaniu i o jedzeniu. Nie czas teraz na spanie i jedzenie. Pora szukać... O, prosto. Hej, Maju, może poszukamy tutaj? Ciekawe, czy znajdą tu czapkę Gucia. Wiesz, Maju, zmęczyły mnie te poszukiwania. Zmarzłem na kość. Pomachaj skrzydełkami, to się rozgrzejesz. Naprawdę już mi cieplej. Teraz się trochę rozejrzę. Byłoby śmiesznie, gdybyśmy nie znaleźli tej czapki. Bardzo śmiesznie. Teraz będzie lecieć do liścia, myśląc, że to jego czapka. Znalazłem! O nie!
Nie, to tylko liść. Najpierw posłuchajmy tego koncertu na skrzypcach. Widzę skorka utkniętego w gałęzi. Przepraszam, zgubiła mi się strzałka. O, znalazła się spryciula. Ej, wy tam na dole! Dzień dobry, panie skorku. To jest Gucio, a ja jestem Maja. Co to za łowak? Nazywam się Eryk Skorek. A, utknąłem i nie mogę się wydostać. Musimy mu pomóc, ale jak? Ratunku! Nie wrzesz. Trzeba zbudować małą wieżę. Wdrapiemy się na nią i wyciągniemy go. Nie głupi pomysł, Maju. O, Maja i Gucio chcą zbudować wieżę, żeby uratować Skorka. Ciekawe, jak im pójdzie. Możesz im pomóc? Z przyjemnością. Użyj myszki do przesuwania elementów, z których można zbudować wieżę. Najpierw znajdź element, który powinien się znaleźć na spodzie. Przenieś go tutaj. Kolejne elementy trzeba układać we właściwej kolejności, inaczej wieża się zawali. Kiedy już ułożysz 5 elementów jeden na drugim, sprawdzimy, czy budowla jest stabilna. Zadanie ma być łatwe, średnie czy trudne. Kliknij na jednej z biedronek. Dosyć tego, ja chcę łatwe. Maju, Kuciu. Nie mam najlepszego wzroku, ale skóry lepiej widać, co gdzie leży. Dlatego narysowałem wam plan. To wspaniale, panie Skorku. Jeśli wszystkie elementy będą ustawione zgodnie z planem, budowla się nie zawali. Najpierw wezmę sobie ten kamień. O, a teraz jakiś drewniany blok. Teraz duży kamienny i mały kamienny. A to jakiś owoc, pewnie agrest. Ale emocje! Gotowe. Hurra! Udało się! Wieża stoi! Ściągnijmy go teraz! Dalej, Guciu! Ciągnij! I raz, i dwa! Dzięki! Wielkie dzięki! Byliście wspaniali! To była czysta przyjemność. A jeśli znajdzie pan pomarańczowo-zieloną czapkę, proszę dać mi znać. Naturalnie, naturalnie! Pomarańczowo-zieloną! No, kochani, na mnie już czas! Do zobaczenia! Cześć! Nareszcie możemy wrócić do poszukiwań. Dobrze, kończymy na dzisiaj grę i do zobaczenia jutro w następnym albo nie, bardzo przepraszam, znowu ten owad. Jak już mówiłem, kończymy na dzisiaj grę i zapraszam jutro w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!